W Iwano-Frankiwsku powstał w szkole taki punkt, do którego trafiają ludzie uciekający ze wschodu przed wojną, właśnie na zachód. Powstał ten punkt, tam ludzie mają dach nad głową, mają zapewnione wyżywienie, mają ogólną pomoc zapewnioną. I włączyliśmy się w akcję zbiórki żywności właśnie po to, żeby tam dostarczyć do tej szkoły, a no wiadomo, ogromne są potrzeby, skoro ludzie tam z dziećmi trafiają. Matki, rodziny z dziećmi, potrzeby są duże. Zbieramy kaszę, szczególnie gryczaną, ryż, makarony, olej, mąkę, mleko UHT, kawę, herbatę, kakao, konserwy w puszkach, pasztety, płatki śniadaniowe, cukier, sól, sosy w proszku, batony energetyczne, słodycze dla dzieci i wodę mineralną w butelkach plastikowych 1,5 litra. Bardzo dziękujemy mieszkańcom za wsparcie. Dużo dzieci są u nas z domów dziecka, z sierocińców, które przyjechały uciekając od wojny. I teraz właśnie wszyscy są rozrokowani w obwodzie Iwano-Frankiwskim na Przykarpaciu. I to są dzieci malutkie, które już zostały urodzone w tym roku. I oczywiście, że przede wszystkim potrzebują takiego specjalistycznego żywienia dla małych dzieci. I takie różne kaszki, mleko rozpuszczalne, czyli to, co miałabym jeszcze dołączyć. I korzystając z okazji, bardzo chciałabym podziękować całej społeczności Opola, naszego miasta partnerskiego, wszystkim jednostkom społecznym, oczywiście Urzędu Miasta Opola za to wsparcie, za zaangażowanie się w takie zbiórki, w pomoc humanitarną. Niesamowicie zorganizowaliście się. Dziękujemy bardzo Wam za to wsparcie, za pomoc, za czułość. No i zwyciężymy. Wszyscy razem zwyciężymy.